A na naszej kanapie z nami już nasz kolejny gość, nasz redakcyjny kolega Piotr Żukowski, operator, reżyser, kucharz i teraz rzeźbiarz, artysta. Piotrze, skąd się wziął pomysł? Dzień dobry, Piotrze. Skąd się wziął pomysł na anioły? Anioły, można powiedzieć, spadły mi z nieba. Czyli dosłownie. Tak. Okazało Czy trochę bujasz w obłokach? Trochę. Okazało się, że wiele osób, które znam, zajmuje się aniołami. Na przykład mój przyjaciel, Pablo Hajs, reżyser, napisał jakiś czas temu tomik wierszy o aniołach. Z kolei Izabel, moja partnerka sceniczna, z którą prowadzę festiwal filmów optymistycznych i nie tylko, zbiera anioły. Moja koleżanka na studiach zrobiła dyplom, wystawa o aniołach, więc dookoła wszyscy zajmują się aniołami. Ja pomyślałem, to ja też może spróbuję. I zaczniesz tak, im tych aniołów, przepraszam, dostarczać po prostu. Tak, ale zanim do tego doszło, to zacząłem rozglądać się za aniołami. Okazało się, że najbardziej podobają mi się anioły dużej wielkości, takie jak te. Skąd jeszcze taki anioł wygląda? Gdzie szukasz takiej inspiracji, czy może, nie wiem, czytając Biblię, czy jakieś, skąd po prostu masz takie wizualizacje anioła? Właśnie, tak naprawdę nikt nie wie, jak wyglądają anioły i na przestrzeni wieków, jeżeli chodzi o sztukę, też było z tym różnie. Anioły według Biblii pojawiły się, żeby oznajmić narodziny Chrystusa i później zniknęły. I na początku trochę postudiowałem o aniołach. Anioły były przedstawiane jako mężczyźni, młodzieńcy, ale później nie wiadomo czemu anioły zaczęły być przedstawiane jako piękne kobiety. A jak piękne kobiety, no to od razu artyści się wzięli za to i zaczęli je malować, rzeźbić, ale Kościół i Sobór stwierdził, że nie, to za dużo seksu z tych aniołów uciekało i te anioły zaczęły być bardziej poważne. Piotrze, a jutro mamy walentynki, tak, i w związku z tym chcielibyśmy porozmawiać o aniele walentynkowym, bo mówiłeś, że postanowiłeś takiego anioła stworzyć. Tak. Jak takiego anioła w ogóle też się robi? Jaka to jest masa? Z czego to jest w ogóle robione? To są mieszane techniki. Jest tutaj trochę metaloplastyku. A który to jest w ogóle? Trochę... Anioł walentynkowy, przepraszam. Anioł walentynkowy to jest ten tutaj. To jest anioł, który miał mieć w zamyśle skrzydła w kształcie serca. No i pomyślałem, że to może być taki projekt na walentynki. Mhm. Oczywiście to nie jest takie proste, że ja sobie wymyślam anioła, że będzie miał głowę, skrzydła i na pewno się uda. Zanim... Właśnie, czy każdy poszczególny anioł, który tutaj z nami jest, symbolizuje coś? Każdy ma swoje imię? Tak. Zaczęło się od tego. To był mój pierwszy anioł. To było w czasie, kiedy zrobiłem sobie kurs ceramiki, żeby sprawdzić, jak się robi takie anioły. Ale okazało się, że anioły... żeby zrobić takie duże, technologicznie jest to bardzo skomplikowane. No i ten, musiałem go nawet podpisać, anioł Piotr. Ten ze skrzydłami. Anioł Arkadiusz? Z piórami. Nie, to jest... Anioł Ewa. Anielica Franciszka, a dlatego, że powstała w czasie, kiedy papież Franciszek był w Polsce. Złoty anioł to jest anioł obfitości, którego stworzyłem czerpiąc z filozofii Feng Shui, bo nawet okazało się, że w moim kącie obfitości w domu potrzebuję mieć coś, co będzie symbolizować dobro, bogactwo, więc pomyślałem, niech to będzie anioł obfitości, niech on będzie złoty. A to jest model, który jest przygotowany na walentynki i to jest dopiero pierwszy anioł z takimi skrzydłami, prototyp. Myślę, że muszę zrobić jeszcze kilka, żeby być z nich naprawdę zadowolony. No właśnie, a jak myślisz, czy anioł to jest dobry prezent na walentynki? Tak, anioł kojarzy się przede wszystkim tak. Anioła bardzo łatwo jest kupić, bo są dostępne w różnych sklepach i w galeriach. Po drugie, dając anioła ukochanej osobie, można go nazwać. Od razu są przyjemne wspomnienia. No i anioł kojarzy się z czymś dobrym, z czymś opiekuńczym, z czymś takim, z czymś pięknym. Więc myślę, że to może być niezły pomysł na walentynki. Plany już masz na kolejnego anioła? Tak, w ogóle mój projekt nazwałem Fabryka Aniołów. Chcę tymi aniołami dzielić się ze światem i będę je sprzedawać. Taki sposób na życie. I pierwsza anielica, z której jestem tak naprawdę zadowolony, już jest w tej chwili w odlewni. Nazywa się Anna Maria, na cześć mojej mamy. I ta anielica jest na tyle mi wyszła, że postanowiłem ją po prostu puścić do produkcji. Tak. I będzie miała różne warianty. Będzie złota i srebrna, i z czerwoną suknią, i z fioletową, i z tęczową.
jak będą już gotowe, to na pewno wam jakąś przywiozę. A powiedz Piotrze, czy już kogoś z twoich bliskich, czy nawet z tych osób, o których wspominałeś, czy już kogoś obdarowałeś swoim aniołem? Jeszcze chyba nie, ale anioł obfitości sądzę dzisiaj w nasze ręce trafi. Nie, nie, anioł obfitości będzie pewnie jeszcze wraca bardziej, do twojego kącika. Tak, wraca do mojego kącika, ale... Myślałem, że będziemy tymi pierwszymi, którzy dostaną od ciebie anioła. Jak zrobię anioła, który będzie jeszcze bardziej doskonały, jeszcze bardziej piękny i będę mógł, będę miał większą ilość, to na pewno będę się nimi dzielić, bo anioł obfitości każdemu się, myślę, przyda. To anielskiej cierpliwości życzymy ci podczas tworzenia twoich aniołów, a naszym gościem był Piotr Żukowski, autor, twórca tych właśnie aniołów. Dziękujemy ci bardzo. Państwa zapraszamy na dalszą część programu.